Cześć dziewczyny. Cieszę się, że w końcu znalazłam czas na to, żeby usiąść i nagrać materiał na kanał. A nie jest to takie proste. Zresztą same pewnie wiecie, że w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno zachować balans. Ja mam na imię Beata, a Wy jesteście na kanale Dziewiarskim, czyli na kanale, na którym opowiadam o swojej pasji, o swoim hobby, jakim jest dzierganie na drutach przede wszystkim, ale dzisiaj również będzie o szydełku, więc jeżeli lubicie szydełko albo chcecie złapać za szydełko, to będziemy dzisiaj również o tym mówić. Ale skończyłam sweterek w listki i to będzie główny temat dzisiejszego materiału. Pamiętajcie dziewczyny o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie tutaj po sobie ślad w formie kciuka w górę i komentarza. To jest bardzo ważne dla osób, które tutaj tworzą, że oglądacie filmiki, oczywiście za co Wam bardzo serdecznie dziękuję, ale również jeżeli tutaj zostawicie jakiś ślad po sobie, chociażby serduszko czy uśmiech, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Jak widzicie, ukończyłam sweterek w listki, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolona. I od razu na wstępie dziękuję Aleksandrze z kanału Dziergam na Wsi. Aleksandra ma również profil na Instagramie. Zapraszam Was do niej, bo naprawdę warto. Gdyby nie Aleksandra, to ja na pewno nie wykonałabym tej pracy. Ja nawet dzisiaj zrobiłam sobie, słuchajcie, kakao. Was też zachęcam do tego, żeby zrobić sobie coś dobrego do picia. Kakao w moim wiekowym kubku, ale co jest ważne, z reprodukcją obrazu Klimta, a wiem, że ponieważ oglądałam ostatni filmik Aleksandry, ona bardzo lubi Klimta i piła sobie ostatnio kawkę właśnie z filiżanki, również z reprodukcją dzieła tego artysty. Także Aleksandro, ja też dzisiaj mam taki kubeczek właśnie z Klimtem i zrobiłam sobie, słuchajcie, kakao, prawdziwe kakao na krowim mleku, który to produkt mogę w ogóle mlekiem nazwać, ponieważ to, co jest w sklepach, to nawet nie powinno się nazywać mleko. A ponieważ zrobiłam sobie jakiś czas temu też badanie na uczulenie na laktozę, i okazuje się, że pod tym względem jest u mnie wszystko ok, więc tym bardziej i chętniej sięgam po nabiał, ponieważ mam tutaj niedaleko taką bardzo sympatyczną panią, która sprzedaje mi serek, śmietanę, mleko i bardzo to doceniam, że mam na wsi taką możliwość sięgania po takie produkty, bo wiem, że w mieście jest z tym problem. I zachęcam Was do tego, żeby oczywiście również, jeżeli macie taką możliwość, korzystać z naturalnego jedzenia. Jak ja zobaczyłam ten sweterek u Aleksandry, to po prostu wow, tak mi się spodobał ten sweterek. Ale nie myślałam jeszcze wtedy, że ja po prostu sięgnę po ten projekt, bo stwierdziłam, że ja pewnie nie dam rady, ale wiedziałam, że chcę przerobić ażur, żeby zobaczyć, czy mi się to w ogóle podoba. A jak zobaczyłam ten wzór, to ten ażur bardzo, bardzo mi się właśnie podobał. I postanowiłam, że sweterek zrobię dla mojej siostry, bo mówiłam Wam, że planowałam jej zrobić ten sweterek na święta. Niestety się nie udało. Ja dzisiaj sobie go założyłam, żeby Wam go w ogóle pokazać. Muszę jeszcze go troszeczkę dopracować, bo tam mam jeszcze nitki od wewnątrz, ale jest już raz zblokowane i wypiorę go jeszcze raz, zanim jej go zawiozę. Wybieram się za jakiś czas na Śląsk, bo moja siostra mieszka na Śląsku i ona sobie go po prostu przymierzy i zobaczy, czy jest na nią dobry, ale ona jest tutaj szczuplejsza ode mnie, więc myślę, że sweterek będzie bardzo dobry na nią. Ale właśnie, jak zobaczyłam u Aleksandry, że
Ona bodajże utworzyła chyba też kal na profilu na Facebooku przerabiania tego sweterka, ale ja już raz brałam udział w kalu i powiem Wam szczerze, że no jest to takie mobilizujące, jest to słuchajcie, takie działanie, które pomaga nam na pewno w przerabianiu, ale dla mnie jeszcze bardziej pomocne są po prostu filmiki instruktażowe, krok po kroku, jak przerabiać dany projekt. I Aleksandro, dziękuję Ci bardzo, że Ty taki tutorial nagrałaś na swoim kanale i dzięki Tobie mogłam ten sweterek wykonać, a bardzo tam dokładnie tłumaczysz, jak działać. Na podstawie wzoru ja ten wzór sobie wydrukowałam i krok po kroku sprawdzałam wzór, żeby się też pouczyć, jak odczytywać wzory, bo z tym mam problem. I krok po kroku z Aleksandrą przerabiałam ten sweterek. Ja wiem, że niektóre z Was też go robią, bo pisałyście. Dajcie proszę znać, jak u Was i czy już zakończyłyście przerabianie Waszych sweterków. Zastanawiałam się początkowo też, jaką włóczkę wybrać, bo spodobał mi się też kolor Dropsa. Aleksandra pokazywała tam taki bardzo ładny kolor. On mi wyglądał na taki troszeczkę róż, morelowy, ale moja siostra w ogóle wybrała sobie ten beżowy, bo ona chciała właśnie taki neutralny kolor, dlatego zamówiłam włóczkę właśnie w takim kolorze. Ale początkowo zamówiłam nieodpowiednią włóczkę, ponieważ zamiast włóczki Maxi Soft zamówiłam włóczkę Super Soft. No i Aleksandra jest w ogóle niesamowitą dziewczyną. Zresztą w ogóle, słuchajcie, ja tu poznaję tak niesamowite kobiety, takie chętne do pomocy, do współpracy. I to jest świetne w tym naszym środowisku dziewiarskim, bo Aleksandra właśnie zauważyła, że zamówiłam nieodpowiednią wełnę, napisała do mnie i zaproponowała pomoc, że jeżeli będę chciała, to ona pomoże mi przeliczyć oczka, żebym wykorzystała wełnę, którą zamówiłam. Ale ja stwierdziłam, podziękowałam jej oczywiście i no naprawdę jestem pod wrażeniem jej chęci pomocy i zamówiłam włóczkę Maxi Soft, a tamtą odłożyłam sobie na sweterek dla Marysi, bo ona jest cieńsza, a chciałabym jej zrobić sweterek rozpinany. I wybrałam właśnie włóczkę Lana Gatto, ja zamawiałam ją w sklepie Biferno, a nie włóczkę Dropsa, dlatego że ja, jak wiecie, postanowiłam sobie w tym roku, że będę stawiała na lepszej jakości włóczki, materiały, wolę zrobić projektów, cały czas projektów, to już nie jest mój projekt, tylko bo które z Was mnie poprawiła, dziękuję. A wiem, że się jeszcze mylę w filmikach. Projekt to jest ten projekt, który tworzy projektant, a to, co stworzymy, no to jest po prostu nasz sweterek, tak? I żebym jeszcze nie zapomniała, bo to jest w ogóle darmowy projekt Garn Studio, na podstawie którego właśnie Aleksandra nagrała materiał filmowy. I wybrałam włóczkę lepszej jakości i to jest najlepsze merino, jakie przerabiałam w ogóle kiedykolwiek. Jedna z Was mnie ostrzegała, że ta włóczka mi się może bardzo rozciągnąć, żebym jeszcze ją pomieszała z jakąś włóczką syntetyczną. Ja tego nie chciałam robić i postanowiłam, że ja będę ściślej robić te oczka, bo za luźno przerabiam i udało mi się to zrobić. I u Aleksandry widzę, że ten ażur jest taki bardziej widoczny, bo ona luźniej przerabiała oczka. Sweterek wygląda, jak widzicie, tak. Rękawki. Wydaje mi się, że słuchajcie, rozmiar jest super, idealny na mnie w tym momencie. Najlepiej to sobie tak, słuchajcie, podwinąć ten sweterek i nosić w ten sposób. Włóczka jest tak milutka, jak macie problem z drapaniem, no to jest po prostu bajka. A zostało mi z 9 motków tyle. I ja się w ogóle dziwię, bo przerabiałam rozmiar L,
bo wiedziałam, że będę ściślej te oczka robić, więc pomyślałam sobie, że pewnie wyjdzie mi rozmiar M. I Aleksandra również przerabiała rozmiar L. Wydaje mi się, że jej sweterek jest luźniejszy. I jej też, ona też zużyła 9 motków, więc nie wiem w ogóle, słuchajcie, jak to się stało, ale mój sweterek to jest na pewno rozmiar S, a nie M. To nie jest M-ka, to jest raczej S-ka. Ja w ogóle, słuchajcie, założyłam sobie ten sweterek wczoraj do pracy, bo chciałam zobaczyć, jak się go nosi. Myślę, że moja siostra nie będzie miała nic przeciwko. I stwierdziłam, że się czuję naprawdę super komfortowo. Poza tym, słuchajcie, z pachami jest przeważnie ciężka sprawa, a uważam, że mi tutaj dosyć fajnie to wszystko wyszło, właśnie dzięki instrukcji Aleksandry. Ja troszeczkę inaczej zwęziłam tutaj te rękawy. W ogóle muszę sobie w moim notatniku rękodzielnika zapisać uwagi dotyczące tego projektu i mojego przerabiania, bo zawsze tak robię. I powiem Wam, że bałam się, że nie poradzę sobie z górą, no bo ona tutaj robi efekt wow. I powiem Wam, że te ażurki w ogóle... Podoba mi się ażur. Naprawdę ja się w tym dobrze czuję. Ciekawa jestem, jak będzie z żakardem, bo też chciałabym spróbować, ale ażur to jest to, co ja bardzo, bardzo lubię i co jest dla mnie. Uważam, że w ogóle fasony takich sweterków są też dobre, jeśli chodzi o moją figurę, bo ja zawsze lubiłam właśnie takie fasony. I te listki są po prostu przepiękne. A ja sobie poradziłam z tym ażurem bez żadnego problemu. Ale nie obyło się bez tego, że będę musiała sobie w uwagach zapisać, że słuchajcie, coś z oczkami później poszło nie tak. To znaczy nie zgadzała mi się ilość oczek. I chyba jeden rękaw miał trochę inną, drugą, ale stwierdziłam, że już się tym kompletnie nie przejmuję. Co będzie, to będzie. Nie będę pruła tego sweterka. I powiem Wam, że on wyszedł idealny, mimo tego, że tutaj gdzieś mi się oczka nie zgadzały. I wydaje mi się, że tutaj muszę się skupić, bo będę jeszcze robiła jeden taki sweterek. Muszę się skupić na tym, żeby liczyć porządnie te oczka. Poza tym też w uwagach muszę sobie zapisać, że jak będę zamykała tutaj te ściągacze na dole i u góry, to muszę być też bardziej uważna. Dlatego, że tutaj też doszło do pomyłek u mnie i powiem Wam, że jeden został mi jeszcze pod koniec jeden ściągacz w rękawie i sobie stwierdziłam, a już to pamiętam, wezmę igłę, już bez filmiku Aleksandry ja to sobie pozamykam. I okazało się, że zaczęło mi się to wszystko marszczyć, ponieważ nie wbijałam się igłą w drugie oczko, a w pierwsze, czyli nie pamiętałam jednak jak zamykać te oczka, ale pomyślałam sobie, oczywiście pozytywnie, że nasze dzierganie, dziewczyny, to jest super sprawa do ćwiczenia pamięci, bo my jednak musimy się skupić i zapamiętywać pewne rzeczy i to jest świetna sprawa właśnie do tego, żeby ćwiczyć cały czas pamięć. I co? Dlaczego będę robiła jeszcze jeden taki sweterek? Dlatego, że jeżeli będzie ten dobry na moją siostrę, a mam nadzieję, że tak, bo to jest kolor, który sobie wybrała i podoba jej się, jak jej wysłałam zdjęcia, to ja sobie zrobię jeszcze dla siebie taki sweterek. Tylko wtedy wybiorę chyba kolor albo cynamonowy, albo brązowy, albo ten. Bo ten też jest taki uniwersalny, chociaż mam sporo ostatnio beżowych rzeczy, ale wiecie, jak komponujemy szafę taką... jejku, umknęło mi to słowo... szafę swoich ubrań taką, żeby zestawiać ubrania tak, żeby pasowały do siebie. Zaraz Wam tu zapiszę, jak to się nazywa. Skleroza postępuje. To właśnie beżowe kolory są świetne do tego, żeby je zestawiać z różnymi kolorami. Ja mam dzisiaj na przykład ze spodniami bordowymi, a w ogóle bardzo lubię bordowy kolor, słuchajcie, ale nie pasuje mi bordo tutaj na górze. Więc kiedyś usłyszałam od dziewczyny na Instagramie zajmującej się modą, że jak lubimy jakiś kolor, to go ubierajmy tutaj, na nogach,
jeżeli nam nie pasuje do twarzy, żeby on nie był po prostu zbliżony do twarzy. Beż jest takim kolorem, który możemy zestawiać z różnymi kolorami, taki naprawdę neutralny, ładny, więc doradźcie mi, dziewczyny, jak będę sobie robiła sweterek, jaki kolor wybrać, czy cynamon, czy brąz, czy jednak zostać przy tym kolorze sweterka. Bardzo Was proszę, doradźcie mi, to już nie będę miała potem takiego dylematu. No i tak jak mówię, tej wełny zostało mi tylko tyle. W ogóle się zdziwiłam, stwierdziłam, ojejku, dobrze, że w ogóle mi wystarczyło, bo jakbym miała jeszcze domawiać. No ale udało się. Zmieściłam się idealnie w wytycznych Aleksandry, że 9 motków tej wełny wystarczy i bardzo Wam polecam tę wełnę, jest po prostu świetna. Na Marysi sweterek ta wełna, którą wybrałam, ona jest troszeczkę jaśniejsza. Ja Wam zaraz ją pokażę. Jak widzicie, super soft, cieńsza wełna i to już jest inny kolor. Ja myślę, że on jest chyba taki zbliżony do koloru tej bluzeczki, którą Wam ostatnio pokazywałam w ostatnim filmiku, czyli Anker Tees Petite Knit. Ale to jest taki kolor uniwersalny. Ja Marysi chcę zrobić taki sweterek, bo on będzie jej pasował do różnych sukienek i taki sweterek wykorzysta rozpinane. Już jeden kiedyś jej zrobiłam, tylko miałam właśnie wełnę Merino z Dropsa, a teraz wykorzystam tę. Ona to, słuchajcie, by chciała, żebym ja jej na przykład zrobiła taki sweterek, tylko mówi, mamusiu, w różowym kolorze. Kto jeszcze mnie nie oglądał, może powiem, że ja mam córeczkę, która ma, no w tym roku będzie miała 5 lat. Ale ja jej takiego sweterka nie zrobię, bo on jest czasochłonny, ona wyrasta, nie wykorzysta go tak jak ja i pewnych projektów po prostu dla niej jeszcze nie kupuję, czy nie korzystam z pewnych projektów i robię jej niewiele rzeczy na drutach czy na szydełku, bo po prostu wyrasta. Przerabia się fantastycznie. Ja też zastosowałam się do drutów takich, jakie polecała Aleksandra, ale chciałam Wam jeszcze pokazać, na jakich drutach ja przerabiałam. Ja wykorzystałam druty Knit Pro. To jest jedyny zestaw drutów, który ja mam, ale planuję zakupić sobie jeszcze inny, a jaki to powiem Wam w następnym filmiku. Ale z tych jestem bardzo zadowolona, aczkolwiek one mi się już, słuchajcie, zużyły. Ja już długo, długo je mam i pościerały mi się tutaj troszkę. Jeden drut mi się złamał, ale będę o drutach mówiła więcej w kolejnym filmiku. To Wam o tych drutach też powiem, czy warto je kupić. Łyczek kakao. Ten sweterek bardzo się podoba moim koleżankom, znajomym. Naprawdę... No muszę powiedzieć nieskromnie, że wyszedł świetny. Mi również się bardzo podoba i cieszę się, że go zrobiłam dla siostry, bo nic tak nie cieszy jak zrobienie czegoś dla kogoś, chociaż powiem Wam, że już chyba to nawet mówiłam, że nie wszyscy doceniają w odpowiedni sposób prezenty rękodzielnicze, dlatego ja mam tylko takie małe grono osób, którym takie rzeczy mogę robić, bo myślę, że sobie nie zdają sprawy niektóre kobiety, ile wymaga zachodu zrobienie takiego sweterka, tak? W moim przypadku tak jest, zresztą w Waszym pewnie też, bo jak wiemy, dzisiaj żyjemy bardzo szybko i tego czasu na dzierganie jest niewiele. Aleksandra jeszcze w ostatnim filmiku wspominała o tym, że z powodu tego, że sporo dzierga, mniej się rusza i postanowiła maszerować 10 km, żeby poprawić swoją kondycję. Super sprawa, uważam. Ja też zwróciłam na to uwagę jakiś czas temu i mniej teraz dziergam i postanowiłam, że ten rok, jak wiecie, to jest rok, w którym będę przerabiała mniej projektów, bardziej się będę nad nimi zastanawiać, żeby po prostu mieć też czas na większą aktywność fizyczną. I też mówiła o tym, że się zastanawiała nad tym, co to jest szczęście. Zachęcam Was w ogóle do jej filmiku, do obejrzenia tego ostatniego filmiku i nie tylko ostatniego. I
Ja też lubię takie materiały dziewczyn, które poruszają też kwestie inne niż dziewiarstwa, ale słuchajcie, to nie są takie kwestie zupełnie inne, bo one wiążą się właśnie też z dziewiarstwem, bo kiedy sobie przerabiamy różne robótki, to też jest czas dla nas, kiedy możemy pomyśleć, zastanowić się i działać zgodnie z moją zasadą na ten rok, czyli mindfulness, uważność, czyli na przykład zastanowienie się, co to jest w ogóle dla nas szczęście. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego sweterka, to piszcie proszę, bo może o czymś zapomniałam powiedzieć, bo często tak jest, że ja wgrywam filmik, a potem sobie myślę, ojoj, mogłam jeszcze powiedzieć to czy to. Na pewno wrócę do ażuru, a jakie projekty jeszcze ażurkowe wybiorę, to powiem Wam w kolejnym filmiku, ponieważ dotarła do mnie włóczka diamentowa i następny filmik to będzie, powiem Wam, sztos. Będę mówiła o ekskluzywnym dziewiarstwie, o takich luksusowych produktach dziewiarskich. Także myślę, że będzie ciekawie. Już Was zapraszam do kolejnego materiału i pokażę Wam tą włóczkę diamentową, bo skusiłam się na włóczkę diamentową ze sklepu Między Drutami. Myślę, że większość z Was wie, o jakiej włóczce mówię i to skusiłam się na tę z lepszym składem. A teraz czas na to, żeby Wam powiedzieć, co takiego mam na drutach i jakie są moje plany dziewiarskie. I może zacznę od planów, które są związane z szydełkiem. Ja czasami po szydełko sięgam, ale teraz to będzie powrót do szydełka związany z moimi warsztatami dziewiarskimi w szkole. Ponieważ dzieci, które uczęszczają na moje warsztaty, niektóre już potrafią dziergać na szydełku, a że teraz trafiła się niesamowita okazja i Was też zachęcam, bo jest jeszcze na to czas. Martyna ze Zrób Mi Mamo organizuje tylko raz w roku darmowe warsztaty robienia na szydełku i raz w roku darmowe warsztaty dziergania na drutach. A uważam, że dziewczyna uczy świetnie. Teraz akurat organizuję warsztaty przerabiania na szydełku i ja zapisałam się na te warsztaty do niej z myślą o tym, że jej materiały pomogą mi w nauce dzieci wydziergania na szydełku przepięknych podstawek pod kubki, podkładek pod kubki. Dzieci już zamówiły sobie przeróżne kolory. Czuję, że będzie super, one się już niesamowicie cieszą. A chętne dzieci będą również dziergały kotka, który jest przeuroczy. Ja Wam już kiedyś mówiłam, że ja kiedyś zrobiłam dla Marysi misia i to był mój taki pierwszy większy projekt, większy, malutki, ale uważam, że dosyć wtedy dla mnie trudny, przerabiania na szydełku, a Martyna ma przepiękne projekty, jeśli chodzi o maskotki dla dzieci. Wiem, że oglądają mnie tutaj też babcie, więc super pomysł na to, żeby zrobić coś może dla swoich wnuków. No i my właśnie chcemy przystąpić do tych warsztatów, a w zasadzie ja chciałabym sobie parę rzeczy przypomnieć. Jeszcze podkładek pod kubki nie robiłam, ale parę rzeczy na szydełku przerobiłam, więc myślę, że sobie dam radę, a to są warsztaty dla początkujących. Jeżeli chcecie dołączyć, to ja Wam jeszcze zostawię linka na dole do Martyny, bo naprawdę jest okazja ku temu, żeby nauczyć się przerabiać na szydełku. 12 tysięcy osób się już zapisało. Ja mam nadzieję, że ja się nie przesłyszałam. Nie wiem, jak ta dziewczyna to w ogóle ogarnia, że tak powiem kolokwialnie, ale ja, jak wiecie, nauczyłam się dziergać z Martyną i ja sobie jej pracę bardzo, bardzo cenię, bo to jest naprawdę niesamowicie solidna dziewczyna. Na dodatek ma 3 chłopaków, synków i w ogóle dziwię się i podziwiam ją za to, jak świetnie sobie w biznesie radzi. Zachęcam Was do tego, żebyście dołączyły te osoby, które chcą spróbować dziergać na szydełku.
Także w najbliższym czasie na pewno ten projekt będzie mnie pochłaniał, ale cieszę się niesamowicie, ponieważ moje dzieci się bardzo cieszą, moje dzieci szkolne. I myślę, że też dołączą do tego mamy i babcie, które niesamowicie mnie wspierają też w tych warsztatach. I to jest dla mnie bezcenne, ponieważ sama pewnie bym tego nie udźwignęła, a mówiłam Wam, że ostatnio powstały przepiękne opaski i szaliki. Teraz będą podstawki, podkubki, kotki. Ja myślę, że je Wam pokażę w najbliższych materiałach pracy dzieci, żebyście zobaczyły, jak one sobie świetnie radzą. I to są niektóre dziewczynki, uczęszczają do klasy trzeciej i widzę, że jest zapotrzebowanie na to, żeby się spotykać, żeby spędzać ze sobą czas, bo bardzo miło ze sobą spędzamy czas. Szkoda, że nie ma tych zajęć częściej. Ja wiem o tym, ale też nie mogę sobie pozwolić na dłuższe zajęcia, ale spotykamy się raz na dwa tygodnie, bo grupę mam podzieloną na dwie części, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie tymi warsztatami i bardzo miło spędzamy czas. I jeszcze jak już zrobimy te podstawki, kotki, to w planach mamy kapelusze, które będziemy robić na podstawie darmowego tutorialu Dagny Zielińskiej, kapelusze na lato. Myślę, że też będą kolorowe. No w ogóle już słuchajcie, widzę te moje dzieci w tych kapeluszach po prostu. Także na pewno będę musiała troszeczkę odłożyć swoje prace, żeby zająć się teraz. Zaczęły mi się ferie, więc powinnam, słuchajcie, odpoczywać. Oczywiście będę się starała odpoczywać, ale też mam pewne zaległe prace, które muszę wykonać i już też działam w przygotowaniu dzieci do tych darmowych warsztatów. I co takiego mam na drutach? Na drutach powróci, bo zaczęłam ten projekt, po lecie to chyba było, powróci sukienka Archie Dress, której nie dokończyłam i której zrobiłam tylko taki fragmencik i cieszę się bardzo, ponieważ mówiłam Wam już w ostatnim filmiku, że ja ostatnio zrzuciłam 10 kg i przerabiam tutaj, myślę, że M-kę pewnie zaczęłam robić i to dosyć luźno, więc spróję sobie tę robótkę i zacznę przerabiać S-kę, bo myślę, że ta sukienka jeszcze mi się rozciągnie. Kolor dosyć ciekawy, to jest kolor mający przypominać kanion. Myślę, że taki nietypowy, ciekawy kolor. I będę właśnie przerabiała eskę. A pytacie mnie w ogóle, sporo osób mnie pyta, jak udało mi się zrzucić 10 kg. Ja słuchajcie, patrząc na taki okres czasu 4-letni, to nawet zgubiłam 20. A co takiego zrobiłam? Myślę, że o tym Wam powiem troszeczkę więcej na moim Instagramie, bo mam sporo pytań. Więc jeżeli jesteście ciekawe, to zapraszam Was do mojego konta na Instagramie. Ale ja tu Ameryki nie odkryję. Przede wszystkim zdrowe odżywianie, ruch, suplementacja, ale o szczegółach będzie więcej na Instagramie. A jeżeli chodzi o ten temat związany z dziewiarstwem, no to polecam jednak troszkę te druty odkładać i więcej się ruszać, bo ja wiem, że te projekty nas, słuchajcie, tak wciągają i tak nie możemy się od nich oderwać, że potem ten czas ucieka, ucieka i nie ma czasu na tę aktywność fizyczną, a ona jest bardzo, bardzo ważna. Także chciałabym tę sukienkę sobie na spokojnie zrobić i tak jak mówię, będę robiła rozmiar S, o ile, słuchajcie, bo sukienka jest ołówkowa i nie jest dobrze w takim fasonie ołówkowym. Tak, tutaj ta góra, to nie wiem, czy tak do końca jest dla mnie i w ogóle wydaje mi się, że ona tak troszeczkę deformuje sylwetkę.
I ta góra tej sukienki nie bardzo mi się podoba. Dajcie znać, dziewczyny, które przerabiałyście tę sukienkę, jak to u Was wygląda. Nie chciałabym jej modyfikować, bo nie jestem jakąś specjalistką, słuchajcie, jeszcze dziewiarską, więc może to nie zakończyć się powodzeniem. Ale ta góra mi się tej sukienki za bardzo nie podoba. I taki projekt, który będę miała w międzyczasie, to jest ten top. Troszeczkę go już znowu przerobiłam. Nad nim nie trzeba się skupiać, bo to będzie taki summer top, ale dla mnie to będzie top oczywiście na jakieś wyjścia imprezowe w moim ulubionym kolorze. Ale powiem Wam, że powoli to wszystko przybywa. Z pruciem tu absolutnie, co do prucia, to nie ma mowy, bo to będzie się bardzo trudno pruło, no ale nie sądzę, żebym tu popełniła jakieś błędy, tu są tylko prawe oczka, ale te cekiny troszeczkę utrudniają przerabianie. Także działam z topem, taki projekt w międzyczasie, może uda mi się zrobić go na moje urodziny w maju, może zmobilizuję się, żeby skończyć ten top na moje urodziny, które wypadają w maju. No i mam jeszcze w planach, słuchajcie, kilka projektów, które chcę sobie rozłożyć w tym roku, o których to projektach będę Wam mówiła w następnym filmiku, to będą takie naprawdę ekskluzywne projekty. Ale to mi się jeszcze zmienia, bo tak jak mówiłam Wam, chcę, żeby te projekty były przemyślane i mam kupioną włóczkę na kolejny projekt, ale jeszcze zastanawiam się, co to będzie, ale o tym powiem Wam już w kolejnym filmiku. A za dziś już Wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale.